nie złączy żaden sen złoty. Ni lęk, ni groza, ni ból. Nic. Prócz pieszczoty. Spotykamy się tutaj dzisiaj z okazji Festiwalu Dekonstrukcji Słowa Czytaj, który dzisiaj, czyli w poniedziałek 17 października wystartował i będzie trwał aż do niedzieli 23 października. Aktualnie znajdujemy się w restauracji Makaron, gdzie piękne panie będą czytały piękne poetyckie erotyki. A skądże to? Jakże to? Czemu tak gna? A co to to? Co to to? Kto to tak pcha? Że pędzi, że wali, że bucha, buch, buch. To para gorąca wprawiła to w ruch. Podczas całego festiwalu odbędzie się szereg imprez związanych ze słowem, z czytaniem, z literaturą i z interakcjami literatury z różnymi dziedzinami sztuki. Słoiczek. Jeszcze wtedy chodziłam na nogach. Boże, jak ja chodziłam. Dzisiaj piątek, dzień festiwalu kolejny, a pierwszy dzień festiwalowego weekendu. Rozpoczęliśmy w Muzeum Haliny Poświatowskiej imprezą, która składała się z trzech części. Część pierwsza to było ogłoszenie wyników konkursu na recenzję. Konkurs ogłoszony był dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dostaliśmy mnóstwo prac, myślę, że świetnych. Wyniki zostały ogłoszone. Potem młodzież zespołu szkół plastycznych w Częstochowie zaprezentowała spektakl na podstawie dramatu Doroty Masłowskiej Między nami dobrze jest. Mam nadzieję, że się podobał. Sądząc po reakcji publiczności, chyba tak. A zakończyliśmy tę część dzisiejszą. Zakończyliśmy imprezą, która nazywała się Bryk z Poświatowskiej. I były to wizualizacje fragmentów wierszy, animacje, wizualizacje fragmentów wierszy Haliny Poświatowskiej, gospodyni tego miejsca, za chwilkę o tym jeszcze powiem. I do tego muzyka zagrana na żywo przez znakomity zespół jazzowy pod kierownictwem Kamila Klamy. A miejsce szczególne o tyle, że rzeczywiście znajdujemy się w Muzeum Haliny Poświatowskiej. Legendarne miejsce, dom, w którym poetka żyła, mieszkała, tworzyła. Tym bardziej cieszymy się, że dzięki uprzejmości pana dyrektora Muzeum Czechosłowackiego, pana Jadczyka i dzięki uprzejmości pana Mygi, gospodarza tego miejsca, brata Haliny Poświatowskiej, mogliśmy tutaj gościć i cieszyć się razem tym, co tu się dzisiaj działo. Człowiek potem wychodzi, kończąc studia z dyplomem. Myślę, że chciałabym trochę jakby spróbować przekazać to, czego nauczyłam się na akademii. To wiem, że to jest taki krótki czas, ale wywodzę się z takiej pracowni Macieja Buszewicza, Graszki Lange. I to jest taka specyficzna pracownia projektowania książki, która bardzo wiele mnie nauczyła i takiego, myślę, specyficznego myślenia. I śmiejemy się, bo mówimy sobie Buszmeni. Właśnie mówimy na naszego profesora w skrócie Busz. No i ja chciałabym trochę jakby spróbować opowiedzieć o tym też. Rozjeżdżają się na wszystkie strony świata, tam gdzie jest dorodna kapusta i dorodna sałata. Jesteśmy dzisiaj w Café Belg. Spotykamy się tutaj po raz kolejny z okazji Festiwalu Dekonstrukcji Słowa Czytaj. Dziś w programie będziemy mieć wieczór ze złymi wierszami, czyli wieczór grafomanii, który poprowadzi Piotr Macierzyński, poeta z Łodzi i przy okazji znawca współczesnej polskiej poezji. Słownik PWN określa grafowanie jako bezwartościowy utwór literacki oraz pisanie utworów literackich przez osoby pozbawione talentu. Piotr zaprezentuje nam tutaj zestaw najgorszych wierszy, jakie udało mu się znaleźć wydane drukiem. Są to też wiersze nagrodzone w konkursach. Natomiast chcieliśmy też w ten sposób pokazać, że nie wszystko, co ukazuje się drukiem, musi być koniecznie prawdziwą poezją. Chciałbym, aby to dla mnie śpiewał bursztynowy ptak zamknięty w twojej klatce piersiowej.
Jesteśmy przed klubem Carpe Diem, w którym za chwilę odbędzie się specjalny koncert Elsztat w takim wydaniu, w jakim Elsztat nie słyszeliśmy i prawdopodobnie nie usłyszymy w najbliższym czasie, więc jest to jedyna okazja. I myślę, że będzie bardzo dobra zabawa, a po koncercie oczywiście literackie afterparty. Ponieważ zrobiliśmy głosowanie przed chwilą demokratyczne i w wyniku tego demokratycznego głosowania wyszło, że udało się, zatem mogę powiedzieć spokojnie, udało się. Tak, głosami 2-0 udało się. I jesteśmy zadowoleni, przed nami jeszcze finał, koncert zespołu Elsztat, nasze specjalne zaproszenie. No i potem będziemy odpoczywać i wreszcie będziemy mogli nadrobić zaległości w czytaniu, które przez ten tydzień nam się książki już zbierały nieprzeczytane, gdzie można siąść i poczytać wreszcie w spokoju, a nie biegać po imprezach. I'm not